Niedawno przyszła do mnie kobieta, niezwykle zmartwiona, przygnębiona, powiedziałbym nawet głęboko rozczarowana. I gdy jej się zapytałem, czemu masz taką smutną minę, to ona powiedziała prawdę, szczerą prawdę. Ona nie może się cieszyć, bo nic nie idzie w jej życiu po jej myśli. I kochani, obawiam się, że to nie jest jedna, jedyna kobieta na świecie. Ponieważ skąd to nic ma wiedzieć, jak ma iść po jej myśli? Bo to nic nawet nie jest w stanie nadepnąć na jej myśl. Nawet jakby nadepnęło na jej myśl, to ona i tak tego nic nie poinformuje, czego ona chce. Ona marzy o tym, żeby to nic poszło po jej myśli. Ona marzy o tym, żeby chociaż jakieś byle jakie coś poszło po jej myśli. Ale to coś też o tym nie wie, jak to coś ma iść. A ona przecież nie powie. Ona tego nie poinformuje. Ona tego nie zrobi. Ona by tak chciała, żeby coś, cokolwiek, żeby jej ukochany chociażby sam z siebie się domyślił, czego ona chce. A on nic, zupełnie nic. On nie jest w stanie, albo może on jest w stanie, może on byłby gotów wszystko dla niej zrobić, żeby wszystko szło po jej myśli, tylko niech ona powie, co jest w jej myśli, jak on ma jej pomóc, żeby coś, żeby cokolwiek szło po jej myśli. I drogie panie, zastanówcie się, skąd to nic, skąd to coś lub skąd to wszystko ma się dowiedzieć, jak jest po waszej myśli. Bo może tak być, że ktoś chciałby wam dopomóc w tym, żeby coś poszło po waszej myśli, ale jak on ma to zrobić, jeżeli wy milczycie